Hej, siema wszystkim, tu Kamru. Witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Hearthstone. Dzisiaj również zagramy sobie Handlockiem. Abo, czemu by nie? Bardzo mi się przyjemnie nim gra. Więc let's play the game. Malfurion. To może być ciekawe połączenie, bo Malfurion jest strasznie late game'owy, a my mamy fajne karty pod Malfuriona. Raczej przeciwko niemu. To jest bardzo, bardzo fajne podejście. Przyznam bardzo szczerze. Podoba mi się ta mapa, bardzo mi się podoba. Bardzo, bardzo. Wiele możliwości, albo Mountain Giant, albo olać Mountain Gianta. Chcę zmonetyzować? Myślę, że nie. Nie. Nie chcę zmonetyzować topu. Wild draw, okej. Nawet mnie to cieszy, bo nic nie wystawił. Tapu, tapu. I co, w następnej turze monetka i Drake? Raczej tak. Ewentualnie Ancient Watcher. Chyba przeciwnik ma kiepską łapę. Więc Ancient Watcher teraz, a na następnej turze Giant. To mi pasi, to mi gra. Jej. I nie stracę dzięki temu monetki. A monetka się może przydać na takiego Jaraxusa chociażby. A i tak. Innervate. A nie mam sobie konsolu. Ancient Overlord. Izzy. To mnie nie boli. Bałem się czegoś mocniejszego. Dobra, bum! Lecimy. Bardziej bym się przydał Argus, jeżeli on wjedzie mi w twarz tym lorem. Chociaż pewnie wjedzie mi w Mountain Gianta i spali jakąś spalarą, nie wiem, wrepem, czy co on tam ma na druidzie. Jestem prawie pewny. Bum, bum. No albo rozwali tego 4 na 5. Czas pokaże. Oby szybko! Auć. We mnie. Ej gościu, nie wiem, czy ci się to opłacało. Pytanie, co ja chcę stącić? Myślę, że ich. Chcę mieć wolną wbitę moim giantem. Aż może rozwalę tego dziada? No! Z drugiej strony jedna. Tak, rozwalę. Zaraz będę mieć gianciki, więc. Nie ma sensu. Ryzykować. Dobra, co on może rzucić? Jakiegoś taunta. Myślę, że sylwankę teraz rzucę. Bo raczej się przez tą tarczę nie przebije. Raczej na pewno. Więc rzucę sylwankę. Będzie akurat trudno. Jak rzuci coś mocnego, to będę mógł być zmiany. Na przykład drzewko 50. No to wtedy po prostu zaatakuje. Ewentualnie strzelę Shadow Flame'em. Też jest bardzo spoko opcja, 5 we wszystko, nie? Okej, okay. Kontrola stołu jest nasza, moim zdaniem. Okej, okay, tutaj easy. Armorek. Czy ja chcę się go pozbyć? Dobra. Może być. Soulfire wolę sobie jeszcze zatrzymać.
mogę nie użyć Soulfire'a i dobić dwójką. Albo coś w tym stylu. Ale, albo chociażby 4-8 i dwójką dobić małego, ale nie. Uważam, że Soulfire może się dużo bardziej przydać. Chociażby, żeby w siebie strzelić, żeby rzucić Giantami i Shadow Flame, gdyby coś było nie tak. Okej. Okay. Ale przez to się i tak nie przebijesz. Na ten moment. Drugi Silence. Swipe. Auć. Steel. Steel 100 dla mnie. Bo nie muszę mówić, jak to zakończę. Jej. Dobiorę sobie kartę. I Giantik. To jest fajne, że jak dobiera się kartę, no to właściwie nie tracimy many, rzucając Giant na tej samej turze. Mi się skraca. To jest bardzo przyjemne. Dobrze jest kombinacji Warblackiem, to mi się bardzo podoba. Bum, bum. Shapeshift. Aj, o tym nie pomyślałem. Pójdzie pewnie w sywankę. A może we mnie? Wątpię. Jep, sywanka. Zapomniałem kompletnie o jego specjalu. Przyznaję się, bez bicia zjebałem. Myślę, że Ragnaros to będzie chyba bardzo spoko opcja. On mnie nie zabije na to swoje combo. Chwila. 4-12-14. Więcej nie wyciągnie z tego komba. 14 życia, więc jestem żywy. A na samej turze on jest martwy. Dobra, jest okej. Okay. No tak, 4-8-12 strętów plus 2 ze zwykłego ataku. To zabiera 6 plus 3 many, więc nie stać go na shapeshift. Więc jestem nie do zabicia na ten moment. Aha. W ten sposób, okej. Dobrze, w następnej turze rzucimy Gianta. Zdecydowanie Gianta. No, może Jaraxxus? Nie, nie ma sensu. A może Drake'a? Nie, Gianta. Nie ma sensu dobierać kart. Biorąc pod uwagę, jak działa Druid, jego kombosy, Silence i wszystko. Okej, okay, dobry. Do target Ragnaros? Nie ma sensu. Mam wszystko, czego potrzebuję. Mam AOE, mam Jaraxxusa, mam Soulfire, mam Taunta, mam Heal. Wszystko, czego potrzebuję. Niczego więcej nie chcę. Dobra, to raczej GG. Black Knight, ouch. Dobra. Jaraxxus, Soulfire. Masz chwilę, 10 życia na łapie. Czy 10 życia tutaj. White Grove, dobór karty. Aha. Nie, nie mam go teraz zalić. Mam 14... Nie, chwila, mam! Co ja gadam? Mam Lifal. Tak, co ja pierdolę? O mój Boże. Chwila, 3 obrażenia w niego? To nie mam. Miałbym. Co ja gadam? Mam. Aha! Boom! 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 Olivion! GG! Warto było wrzucić do deku. Ej, ja. Więcej golla. Pięknie. Ale chciałbym użyć ten Power of Alchemic z kombem AOE. To by było najfajniejsze. Raczej dwóch... Na pewno muszę mieć jednego leczniczego typa, bo on jest zbyt dobry. Sam Fury Protector... O Boże, trafiłem na swoją kontrę. Na szczęście mam Hellfire dopiero w czwartej turze. Spieszerstwo. Soulfire jest okej, okay. Hellfire jest trochę późny. Zbyt koszt, ale... O, Protector. Jaraxxus jest spoko, jeżeli dożyje. A dożyć przeciwko Hunterowi nie jest łatwo. Weź to paśmi. Fuck you. Monetka. Leper, gnom oczywiście.
Bo czemu nie? O, Undertaker. On się zaraz popakuje i będzie mnie bolało, więc zredukujmy to obrażenie. A co, wywalę? Sunfield Protector. Akurat tego nie chciałem. Bardzo tego nie chciałem. No, nie poradzisz. Z Mountain Gianta bym się ucieszył, bo ja jego nie wykorzystam. Zaszczędzone jedno obrażenie. Okej. Okay. Czy chcesz sami schować pajączki, czy tego dziada? Może zabierę kartę? Nie. Raczej pajączki. On będzie mi z zasięgu tego, więc nie. Jego stanie sobie. W następnej turze... Serio? Czemu nie pajączki? Dobra, akurat. Lepergnom. Zobaczmy, co mi podejdzie. Belcher. Dużo stworów nie mam niestety na polu gry. No ale cóż. Jest piąta tura. Ja mam 14 życia. Web Spinner. Dobra, Belcher leci. Jest akurat bardzo spoko karta. Blokuje to wszystko. Siphon Soul to jest też bardzo spoko karta, bo nie podleczy. Może w sumie... Ja mam dwa Siphon Soul'y, może wywalę jeden Siphon Soul. A drugi wrzucę... A zamiast drugiego wrzucę właśnie Overhand. I w ten sposób będę mieć dwóch leczących dziadów. Pajączkami się przebijesz? Czy co? Clipper. Tapnięcie to będzie samobójstwo. Giant. I like it. Ale bez tapowania. Muszę dotrwać do Jaraxxusa. Jeżeli się wyspami, Shadow Flame. Sram na to, że jest dużą kartą. Mad Scientist, not good. Mukla! Okej. Czy chcę zabić mu Muklę i wjechać mu w twarz? To może być bardziej opłacalne. Myślę, że tak. Z drugiej strony 6 obrażeń we mnie pójdzie. Zostanie mi 10 życia. Ale straci broń! Okej. Okay. Może być to wszystko. Bestia! Dobra, wiem co zrobię. Na pewno nie zaatakuję. Bo to może być... Jak to się zwało? Free Strap. Po prostu rozwalę. O wszystko, mam 3x3 stwora. Podleczymy się. I... Zwiększę temu ataki życie, bo czemu by nie. Tego będą, byśmy nie wykorzystali w następnej turze, mamy Jaraxxusa. Okej, okay, mamy szansę to wygrać. Mam dość sporo życia, jak na walkę przeciwko Hunterowi. Dobra, na pewno będzie Explosive Trap, na pewno będzie Freeze Trap. Na Freeze Trap poleci ten. A mój Boże. Dobra, zróbmy tak. My się podleczymy dzięki temu. Rzućmy Mountain Gianta. Nie, Ragnarosa.
w niego. Uprzymie. Czy nie wiem, raczej bym się ucieszył bardziej z pajączku, bo teraz mi zabiją 4 na 2 Inhorno. Dobra. To nie są be... okej. Okay. We mnie jednak. Gościu chce mnie zaraszować, okej. Okay. To jeden z nich, jedna z tych, co na pewno eksplozji trapi, mnie to boli. So many possibilities. Greetings, traveler. Tristrap, dobra. Nie mam wyboru. Jeżeli Ragnar rozwalnie w niego, wygrałem. Więc pozbędźmy się pająków, bo zwiększy to szanse na trafienie jego, bądź jego. O może! Ja przegrałem. 9. 5, 11. Wow, w niego? Okej. Okay. Czyli jednak nie miałem jak mnie zabić. Co mnie trochę cieszy z jednej strony. Co fajnie by się przydał. Black. Nie to. O. 5, 7, 9, idealnie, więc... Więc... My eyes are open. Inferno! Więc Inferno, dobra. To może być Explosive Trap. Raczej jest Explosive Trap. Ja przegrałem. 4. Dobra. 5, 7 obrażeń. Jak to jest Explosive Trap, to zostanie mi jedno życie. Jeżeli mnie teraz nie dobije. Wygrałem. Boom! Explosive Trap! Oblivion! Boże, gry przeciwko Hunterom są okropne, ale udało mi się go pokonać. Nawet nie zdajcie sobie sprawy, jak ja się cieszę z tego powodu. Na jednym życiu, mając Jaraxxusa, mając te wszystkie o mój Boże. O, to było okropne. To było okropne. Ja nie chcę więcej grać przeciwko Hunterom. Proszę, nie. Okej, ale gra jeszcze nieskończona. No żeż, kurwa, inny koleś. Goddammit. To w sumie, nie, chyba się. To jest chyba... Aż się muszę napić. O Jezu, lewiosa, mniam. Zajebiście. Eiffel Yky. Faka. Pięknie, dwa razy Ancient Watchers. To są najlepsze karty przeciwko Hunterom. O, zajebiście. Teraz tylko dobra Jaraxxusa. Na samym dole talii będzie. Jeszcze jednego. Strzyjmy Sanctuary Protectora. Myślałem, żeby teraz nie użyć tego, ale w sumie... Może inaczej.
Nie, okej. Okay. Jest okej. Okay. Eins. Powiedzmy. No i mam mało kart na łapie. Ale chociaż mam skuteczną blokadę przez parę tur. To mnie cieszy. Chyba, że podejdą mu pieski, jeżeli ma. Pieski nie będą fajne. Bum, bum, bum. Animal Companion, błagam, nie lok. Misza, uff. Gdyby to był Leok, to by było bolesny. Czy ja chcę? Tap. Na to mi się Silence może przydać. Na to! Zdecydowanie na to. Nie chcemy, żeby Hunter miał sekrety. Zwłaszcza Free Strapa. Killer Command, ouch. Okej, okay, on się przez to przedrze. I 4 we mnie. Niezbyt kuszące. Wow, poszedł w wymianę? Czemu? Ale okej. Okay. To jego wybór. Mi to pasi. To był tak kiepski ruch moim zdaniem w przypadku Huntera. Zupełnie niepotrzebny. Nie rozumiem sensu. Belcher. Siphon? Okej, okay, czemu by nie? Zawsze to heal. To był tak kiepski ruch z jego strony. A, protektor. Nie, tak. Żeraxus sama ma mniej dużo czasu, ale z drugiej strony... Gdzie jest ten Żeraxus? Nie tapowaliśmy w ogóle, więc może nam w ogóle nie podejść. Nie mogę się tak na niego napalać. Hellfire! Wyczyść. Zrób to jeszcze raz. I dare you. Dobra, jeżeli to jest Free Strap, to nawet się ucieszę, bo i tak bym poszedł umrzeć. Opa! Nie eksplozji, Free Strap. Idealnie, idealnie, idę fucking alnie. Zabrać kartę. O mój Boże, ja zaraz umrę. Nie chcę zabierać kart. Mogę w sumie wrzucić tego protektora, że mi sfera 2 na 3. O, niedobrze. Low tap. Bardzo niedobrze. Mountain Giant. Muszę tapnąć. A to już jest bardzo dobre podejście. Okej, okay, worth it. Dobra. To pójdzie tu, to pójdzie tu. Mi zostanie 6 życia, proszę, niech podejdzie mi teraz Żeraxus. Okej. O mój Boże! O! A mogę poczekać co mi jedną turę. Nie ma sensu się tak śpieszyć moim zdaniem. Najpierw wyczyśćmy stół. So many possibilities. Zróbmy to tak. Aż w sumie. Uff. To było ryzyko z mojej strony, bo mógł mu podejść kilkoma, żeby mnie zabić. Ale z drugiej strony jestem teraz w bardzo dobrej sytuacji. Bardzo, bardzo dobrej. Najpierw Giant. Bo bym potem nie mógł go już rzucić. Żeraxus. Idealnie. Ciebie. Z autoataku. A na siebie wbita. W następnej turze go zabiję, jeżeli nie życzy żadnego tauta. O Boże, zabiłem dwóch hunterów pod rząd! Jakim cudem, Animal Companion? Okej. Okay. Misza by go wyratowała. Chyba, tak? Nie? No, by wyratowała.
Oblivion! A Soulfire nie wyratowałaby go. Dobra, zagrałem jeszcze jeden meczek. Może uda nam się bić na Sorangę? Czemu by nie? Rozwalamy hunterów jak szmaty. Ale Jaraxxus to jest jedyna metoda, żeby wygrać przeciwko hunterowi. Jedyna. Nie ma innej opcji. Jeżeli ci nie podejdzie z koniec. Przeciwko takiemu priestowi można wygrać bez Jaraxxusa. Przeciwko hunterowi się nie da. I kolejny hunter, tak? O, Gul'dan. Illidan. 1997. teraz pytanie, czy to Zulok, czy to jest Handlok? Więc wymienimy to i to. Przeciwko Zulokowi to będzie spoko. O, Ancient Watcher. A przeciwko Zulokowi będzie spoko. A Twilight Drake jest spoko prawie zawsze. Okej, może być. Mogło być lepsze, ale nie narzekam, jest okej. Może być też Dethraflok. W tym przypadku nie wiem, co by było dobre. Zobaczmy, pas. Handlock versus Handlock. W meczu Handlock versus Handlock warto zrobić combo Mountain Giant. Mountain Giant. Kiedy masz 10 życia i Shadow Flame. Z krótkiego doświadczenia mogę powiedzieć, że to wygrywa gry, jak się przeciwnik naspami swoimi giantami. Heja. Nerwenek, okej. Okay. Podejrzewam, że... O. Tap. Soulfire. Okej. Okay. Hellfire, Soulfire. Hej, hej. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć kart. O, okej. Okay. Dobra, ale czystka. Czy to jest nadkusząca? Trzymam się jeszcze jedną turę, trochę mnie zaboli. Albo nie. Albo zrobię tak. Faktycznie będzie to lepszy ruch. Bo Watcher mi przeżyje. Hellfire'a. Wciąż nie ma problemu. Spoko. Zaszczędziliśmy jednego obrażenia. Jej! Hellfire! Boom! Dziękuję, dobranoc. No jeszcze mam dużo kart na mapie, więc się niszczysz tak szybko, Camrus. A ty masz coraz mniej życia. O mój Boże. O, to jest przejebane. W moim przypadku. Silence. O, dobra. Robię tak. Swoje power up. Fajnie. Mam nadzieję, że się dobrze bawicie. Shadow Fame, proszę. Ile to mi da? 4-4. Zostanie mu trochę. Nie, i tak przeżyłem. I on już nie ma więcej tych dziadów. Więc mnie tylko Soulfire'y mogą dobić. Muszę się podleczyć, muszę dostać Jaraxxusa. Ale to musi być dwa razy Soulfire. To mam jednak trochę... Mam całkiem sporo szansę na przeżycie. Może być też Hellfire i Soulfire, okej. Okay. To w tym przypadku będzie gorzej. O, Soulfire, au. Bardzo niedobrze. Dwarfik, okej. Okay. W sumie bardzo przyjemnie. Wolę się pozbyć tego małego stwora. I rozwalić się od dwarfa. Czy to połanie mi się opłaca? Golem. Bolesne. Ragnaros. O, silence. A to już jest dużo bardziej przyjemne. Czy ja chcę Ragnarosa rzucić? Nie, lepiej będzie Sylwana. Zdecydowanie będzie lepiej Sylwankę rzucić. Dobra.
pał. Nie ma chyba sensu robić pajączków. Lepiej mu wjechać za dwa. Jakby rzucił jakiegoś wilka, albo cokolwiek innego, albo Argusa, to bym miał dużo większe value. Jeden Soulfire i ginę. Pamiętajcie o tym. To jest walka z czasem, walka na rush. Bardzo bolesne. Chciałem zabójstwo teraz. Chwila. 2, 4, 9, 11, 13. Nie, jakby Ragnaros trafił. Chociaż. Zróbmy tak. W sumie mogłem tym. O, zjebałem. Boom. Dobra, następna tura, ta tura zadecyduje. Jeżeli dobierzesz Soulfire albo cokolwiek, co mi jest w stanie zadać inne obrażeń. Knife Jaggerów już chyba nie ma, starczyło oba bodajże. Dobra, oto moja chwila prawdy. Topkek. Pięknie! Moi drodzy, 11 ranga obecna. Dziękuję wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, a jeżeli chcecie wspomóc pasję, raffling w opisie. Trzymajcie się, moi drodzy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.